No dobra, siemanko, jestem. Podkład ściszony, można gadać. Witam was na co wtorkowym, można powiedzieć, streamie KTP Records live na kanale KTP Records. Ja to Christoforos 777. Witam bardzo serdecznie. Będziemy dziś słuchać oczywiście rap chrześcijański. Też pojawi się pokrótce wątek sportowy. No i poświęcimy pewnie sporo uwagi pewnemu projektowi, o którym była już mowa na streamie, ale są pewne okoliczności, które sprawiają, że trzeba powiedzieć o tym nieco więcej. Witam na czacie, jest z nami Listonosz, jest Enklawidum, jest Levi91, nieznajomy. No siemanko, witam wszystkich, Nafta, Bart TV też jest z nami, czyli niektóre osoby już widzę, które były przynajmniej tydzień temu, a oczywiście nie brakuje też stałych bywalców. Także miło mi was wszystkich powitać i może zaczniemy od tego, zanim już zajmiemy się muzyką. Nie wiem, na ile interesujecie się sportem, ale ja też tym sportem bardzo, bardzo się interesuję. Zatem dwa słowa w temacie tego oto jegomościa. Czesław Michniewicz od wczoraj już oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski w piłce nożnej. Nie Adam Nawałka, jak się wydawało, że był już bardzo bliski przejęcia naszej reprezentacji, ale ostatecznie kontrakt Polski Związek Piłki Nożnej podpisał z Czesławem Michniewiczem, ostatnio trenerem Legii Warszawa, wcześniej selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 21. I tymczasem witam oczywiście kolejne osoby. Ej, Natasia. Chyba to jest kolejna osoba, tak, która się tutaj pojawiła. Lewi pyta, czy jest gdzieś tam Kamil. Który Kamil? Jeśli chodzi o KTP, to no nie wiem, gdzieś jest. Dajcie znać, słuchajcie, co sądzicie w ogóle o wyborze selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Czy interesujecie się piłką nożną? A jeśli tak, co sądzicie właśnie o tym selekcjonerze? KBW się pojawia w komentarzach. No będzie o KBW dzisiaj, owszem, będzie o KBW. Już za chwilę. Zatem bądźcie gotowi na to, bo to prawda. Zresztą, kto widział miniaturkę tego streama, to pewnie zauważył. KBW. Nowe zjawisko na scenie rapu chrześcijańskiego. No właśnie. Trzeba by na pewno. O tym już za chwilę. Nie wiem, czy to kwestia opóźnienia, czy nie interesujecie się piłką nożną, ale to być może tu pojawią się zaraz jakieś komentarze. Także to może jeszcze przełączę. Dwa słowa. Już skandują KBW. Dwa słowa z mojej strony. Ja mam ogromny sentyment do Adama Nawałki i nawet cieszyłem się na myśl, że to może być właśnie Adam Nawałka, jego powrót. Myślę, że jeśli chodzi o Polaków, no bo zakładamy, że tutaj sensownym było zatrudnienie jednak Polaka w tym momencie na stanowisku selekcjonera naszej reprezentacji, no to myślę, że Adam Nawałka i właśnie Czesław Michniewicz to byli najlepsi kandydaci w tym momencie. No, też duże doświadczenie ma Maciej Skorża na przykład, ale powiedzmy, no, jest nie do wyciągnięcia z Lecha Poznań. Mówiło się o Janie Urbanie na przykład, który też jest związany z Górnikiem Zabrze, ale to doświadczenie selekcjonerskie tutaj mniejsze. No, Maciej Skorża był asystentem kiedyś w reprezentacji Polski przy Pawle Janasie. No, no i mamy Czesława Michniewicza. Trochę kontrowersje związane z liczbą 711 połączeń do fryzjera i kwestie korupcji w piłce nożnej, ale myślę, że media o tym jeszcze będą dużo się rozpisywać. No i widzę, że tutaj jeśli chodzi o KBW, to tu jakaś skomasowana akcja ludzi, którzy przyszli tutaj specjalnie dla KBW. No spokojnie, spokojnie. To jest stream KTP Records, to jest, że tak powiem, mój stream i, że tak powiem, ode mnie zależy, co tu się będzie działo, ile, jak i w jakim zakresie. Zatem, jeżeli chcecie coś o KBW,
czyli konglomeracie Bożej Woli, no to jeszcze musicie troszeczkę poczekać. Nafta, Bart, Michniewicz, spoko, najważniejsze, żeby zakończyć ten cyrk. Znaczy, masz na myśli o cyrku z wyborem selekcjonera, czy mówisz też jeszcze o kwestii tej korupcji, która tutaj wraca w kontekście właśnie Michniewicza? No też szczerze byłem już zmęczony ciągłymi doniesieniami, zmianami tych doniesień, kto teraz jest najbliżej bycia tym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej. No i z nim Michniewicz i powodzenia, panie Czesławie. W marcu gramy baraż z Rosją, no i wygrajmy ten baraż, żeby dalej walczyć o mundial. No bo wiadomo, że to nie tylko jeden mecz do wygrania. No to chyba tyle w temacie, jeżeli chodzi o, drodzy Państwo, piłkę nożną. Robimy teraz tak, jeszcze zanim przejdziemy już do wątku głównego, oczywiście jak zawsze zapraszam wszystkich zainteresowanych rapem chrześcijańskim, dobrym rapem z dobrą treścią. Bardzo często tu będę podkreślał, że to nie jest tylko rap z dobrą treścią, tylko forma też w wielu przypadkach naprawdę jest na wysokim poziomie. Ale zapraszam, dla osób zainteresowanych, rap, hip-hop, dobra nowina. Jestem tutaj administratorem, więc no, oczywiście też reklamujemy tutaj streama naszego. I jakaś społeczność tutaj się tworzy. Więc dla osób zainteresowanych, no polecam bardzo serdecznie. Enklawidum pisze, że ma nadzieję, że trener dobrze przygotuje naszą reprezentację. No dobrze, domagacie się KBW. To dla dramaturgii tutaj wyłączę na razie już podkład muzyczny. Pytanie o bonusa RPK, nie mam zdania. Więc tak, słuchajcie. Sprawa jest taka. Tydzień temu na streamie słuchaliśmy między innymi numeru niejakiego konglomeratu Bożej Woli. Było tak, że to był pierwszy odsłuch, tak? Więc pierwsze wrażenia były takie, że dość mi się to spodobało. Wiadomo, że za pierwszym razem wielu rzeczy się być może nie usłyszy. Natomiast ja mówię, robię te streamy po to, żeby tutaj przede wszystkim promować rap chrześcijański. I chodzi o to, że mogą być pewne niedociągnięcia, może ktoś być początkujący na przykład i tak dalej, ale ja mam po prostu otwarte serducho na to, żeby pokazywać ten rap chrześcijański i żeby podawać dalej, żeby osoby mogły poznawać też rap chrześcijański dzięki takim streamom jak ten. Utożsamiam się z nurtem i chcę coś dla niego zrobić. Ale dlaczego wracamy do tematu konglomeratu Bożej Woli? Ponieważ jak sobie to spokojnie posłuchałem, kolejny raz zacząłem badać, sprawdzać, no to doszedłem do pewnych refleksji, z którymi dzisiaj się zamierzam z wami podzielić. No, to tak słowem wstępu. Aha! No i jak już jesteśmy w temacie ogólnie tego streama. Będzie dużo teraz o konglomeracie Bożej Woli, to na pewno. Ale zostańcie do końca tego streama, ponieważ ja zamierzam wam wyjawić dzisiaj pewną tajemnicę. Więc jeśli chcecie wiedzieć, co to za tajemnica, którą wam wyjawię, no to zostańcie do tego momentu, kiedy wam o tym powiem. O, tymczasem Angelo Anioł Rekord się pojawił, siemanko. Oczywiście pozdrawiam wszystkich czatowiczów. Bardzo się cieszę, że stosunek, przynajmniej jeśli wierzyć tym licznikom, które tutaj mam na podglądzie, stosunek osób oglądających do osób, które zostawiły łapki, jest 1:1. Dobrze, no to przyjrzyjmy się, co to jest ten konglomerat Bożej Woli. Jak widzimy, inicjatywa jest bardzo nowa, choć co prawda data dołączenia 14 stycznia 2020, ale kanał o niewielkiej liczbie subskrybentów, no i nie wiem, jaka jest historia tego kanału, bo na ten moment wyszły dwa numery. Ten oto tutaj słuchaliśmy tydzień temu, będziemy go jeszcze dzisiaj słuchać. No i jest też jeszcze nowszy, który też oczywiście sprawdzimy. Konglomerat Bożej Woli, Barnabo plus Herman KBW.
Tutaj nieznajomy pisze, że moim skromnym zdaniem dla rapu chrześcijańskiego nie ma miejsca w polskim mainstreamie. No bo rap chrześcijański nie jest mile widziany w mainstreamie i pewnie nigdy to się nie zmieni. No ale rap chrześcijański rozwija się i dalej powinien się moim zdaniem rozwijać. Barnabo i Herman KBW. Co my tu mamy? Informacje. Przeczytajmy. Konglomerat Bożej Woli KBW. Jesteśmy zespołem raperskim dwóch koleżków, Barnabo i Herman KBW. Każdy z historią więcej o nas na bitach. Połączeni zajawką hip-hopową i wiarą w Boga. No brzmi nieźle, brzmi nieźle. Zobaczymy tutaj Facebook konglomeratu. Proszę bardzo, może tutaj coś więcej przeczytamy. Profil też jest nowy, tylko jedna osoba go lubi, ciekawe. A powstał już no, chwilę temu. Pod koniec stycznia. Tutaj podobny tekst, ale tu mamy więcej o twórcach. Barnabo. Elo, jestem Barnabo. Co tu pisać? Wszystko będzie na bitach. Swoje życiu przeszłem. Nie przeszedłem, ale przeszłem. Od dzieciaka alkoholizm na bazie dziesiony na Włodku 10 lat puchy. Przed puchą nawijałem, potem wakacje. Wypuścili październik 2019. Ogarniam się, wracam do nawiki po przerwie. Wierzę w Boga, bo mi dużo dał. Będę o tym nawijać z moim koleżką. Przez szy pisane. W raperskim zespole KBW. Pozdro. Herman KBW. No może tutaj, żeby nie czytać tego. Za mało lata ciężkie życie, można by mówić, że ulica chowała. Dużo przypałów, wariacji akcji, drogi, dopy, prawie. Parę lat w poprawczaku, nie chciałem iść na urlop, to zmieniłem się. Jestem wierzący, pracuję uczciwie, robię raz z przekazem Bożym. Nawijam się na blat, teraz kolabo KBW z ziomkiem Barnabo. Chcemy dać dobre słowa 5. No, to tyle. Jeśli chodzi o to. Chłopaki mają też Instagrama. Jakichś tutaj obserwujących, prawda, wrzucają, promują sobie to co robią. No tutaj nieznajomy nie wyobraża sobie tego w mainstreamie. Enklawidum Tau pokazuje, że miejsce jest na rap chrześcijański w mainstreamie. No, tylko że też Tau już jakby z tego mainstreamu troszkę chcąc nie chcąc się odbija. No tutaj ludzie propsują konglomerat Bożej Woli. No dobra, posłuchajmy jeszcze raz, mówię, minął tydzień. Możemy na chłodno tutaj pewne rzeczy przeanalizować. KBW, KBW, daje przekaz od Boga. KBW, KBW, szukaj dobrego słowa. KBW, KBW. Tutaj pierwsze refleksje. Nie wiem, może jakoś źle kojarzę, ale ciekawą sprawą jest, że zobaczcie ten oto, a jest bodajże Herman, przynajmniej taką ksywą się mieni. KBW. Strasznie tym krzyżem jakoś tak epatuje, nie? Tak bierze ten krzyż do ręki. Daje przekaz od Boga. KBW, KBW, szukaj dobrego słowa. KBW, KBW. A tu co? Jakieś, nie wiem, to zdrużanie z łańcuszek? Nie wiem, dokładnie, nie widać dokładnie. Takie niestandardowe zachowanie. No dobrze. I teraz uwaga techniczna. No wiadomo, bit jest oldschoolowy i jakby ta nawika jest przystosowana do tego oldschoolu. KBW, KBW, daje przekaz od Boga. Te takie przeciąganie, nie? Od Boga. KBW, KBW, szukaj dobrego słowa. Dobrego słowa. KBW, KBW. No i te proste rymy, to jest taki wspólny mianownik, który pewnie za chwilę też, jak sobie dalej będziecie słuchać, to się pojawia. Nie ma tu nic wyszukanego, nie? Chwytaj się dłoni. KBW, KBW, konglomerat Bożej Woli. Tutaj Herman KBW. Ulica wychowała, widziałem jak Bóg wyzwala, powala szatana na nogi. Opowiem wam o tym, konglomerat Bożej Woli. Byłem na ulicy, widziałem tam jak młodzi wybijali w oczy szyby i sprzedawali na części. O, i tu zwróćcie uwagę. Wybijali w oczy szyby i sprzedawali.
ani na części. Wybijali w aucie szyby i sprzedawali na części. To brzmi trochę absurdalnie. Okej, można to obronić w ten sposób, że w domyśle, no to można zrozumieć z jednej strony, że wybijali szyby i sprzedawali na części. To co? No absurd, prawda? No bo jak szyby, no rozwalone szyby to raczej na części, no kto by to kupił? Chyba, że w domyśle chodziło o to, że wybijali szyby i sprzedawali auta na części, nie? W domyśle auta. Jestem po części przejścia. Może tak zrobimy, co troszkę. Ciągnięty wiersz, ale wyrwałem się z macek diabła i wiem, że Maria nas wyzwoli, czego chłopaku się... No i tu znowu takie to przeciąganie. Maria nas wyzwoli, czego chłopak... I w ogóle zobaczcie sobie na to, to jest też takie dziwne troszkę, ten motyw. Maria nas wyzwoli, wystrzela petarda i to, no i Maria się objawia. Boisz, jak ona miażdżełem wręża, pluje na lewo i na prawo wiersza. No i to. To też jest taki dziwny. Jeszcze trochę. A miażdżełem wręża. Paku się boisz, jak ona miażdżełem. No Maryja miażdżyłem węża, no to jest biblijne, tak? To z Biblii jest tekst. Węża pluje na lewo. No ale tu, co? Pluje na lewo? Na prawo wiersza. Maryja pluje na lewo? Trochę dziwny tekst, jak na rap chrześcijański, ale może czegoś nie rozumiem. KBW, daje przekaz od Boga. KBW, szukaj dobrego słowa. KBW, chwytaj się dłoni. KBW, konglomerat Bożej woli. I teraz uwaga, za chwilę będzie nawijał ten drugi ziomek, Barnabo, który miał spędzić 10 lat w więzieniu. I uwaga. Widzisz tego gościa? Chłopak mi wygląda na góra 20 lat. Okej, można się pomylić, bo czasem ludzie młodo wyglądają. No ale to jeśli ten człowiek siedziałby w więzieniu 10 lat, to co? 10 lat miał do puszki poszedł? To raczej poprawczak ewentualnie, tak? Mimo że trupem już byłem na spicie, żyłem na strycie, po dziurki w nocy. Czemu ma maseczkę? Tak jakby chciał coś ukryć? Niesamowicie wciągnięty banknotem. Dawaj mi flotę, kroję żelamusie, bo zaraz zatopię ci kosę pod brzuchem. Robiłem tak duże rozwoje napady, że weszli mi z hukiem niebiescy do chaty. Hukowe granaty na glebę w kajdankach, a potem do paki deka. Siemanko w ogóle, Sugar Daddy. Ej kurczę. Ale nie no, to tam jest w awatarze cukier, jeśli dobrze widzę. Sugar Daddy. Ciekawe, co to za konto jest. Nie chcę mi się wierzyć, że to jest cukier. Bo tutaj jest nawiązanie do Chińczyka, który wprowadza nową jakość. No wiadomo, opinie będą tutaj różne. No dobrze, słuchamy dalej. Kada w tych kratach znalazłem tam pana i nie chcę życia w klatkach. Chcę być jak papa Wojtyła, Jan Paweł. Mieć taką wiarę, co góry by przeniosła razem. Kaka potem do paki, dekada w tych kratach znalazłem tam pana i nie... Ktoś teraz przeuważyłem. Nie chcę życia w klatkach. Ale tam ktoś stoi za nim, czy mi się wydaje? Chcę być jak papa Wojtyła, Jan Paweł. Mieć taką wiarę, co góry by przeniosła. Razem z Hermanem lecimy pod niebiosa. Chcemy Boga Ojca tu chwalić bardzo ładnie. No a czarna owca zmieni barwę, Michael. Maria. No tutaj zwraca się uwagę, że jakiś taki nienaturalny jest ten głos. Jeszcze do tego się za chwilę odniosę, właśnie do tej zwrotki. A nas wyzwoli, czego chłopaku się boisz? Jak ona miażdżełem węża, pluje na lewo i na prawo wietrza. KBW. Właściwie nie wiemy, skąd pochodzą chłopaki, bo nie informują w tych opisach, skąd oni są. KBW daje przekaz od Boga. KBW, KBW. A, sorki. Szukaj dobre. Ogarniemy czy nie? Tego słowa. KBW, KBW. KBW.
Chwytaj się. Siemanko Enter 45, tutaj Christoforos 777, nie KTP. KTP jest współtwórcą tego kanału również, ale generalnie to ja się tutaj udzielam. KTP to jest producent muzyczny, którego pewnie kojarzysz, a ja bardziej jestem od rapowania i nie tylko, od gadania. No, no i czemu tak ten krzyż, kurczę, to takie, to jest nienaturalne troszkę. Konglomerat Bożej Woli. No dobra. Przeczytajmy, co tu jeszcze było napisane. A, tu coś podobnego, tak, to co było. Dlatego mówię, tutaj ja edytowałem ten komentarz, no bo wtedy spropsowałem to i ja tutaj zedytowałem ten komentarz i napisałem, że pierwsze wrażenie było takie, mega zaskoczenie, jeśli chodzi o podejście i formę rapu chrześcijańskiego, bo to pierwsze wrażenie było takie, że kurczę, wow, że jakiś taki kurczę rap chrześcijański i w ulicznym wydaniu, że ciekawe, że nie słyszałem dawno czegoś takiego, jeżeli w ogóle, nie? Więc to spropsowałem, a tak na chłodno przyjdzie czas na refleksję. No i właśnie teraz przychodzi ten czas na refleksję. Kukowe granaty na glebę w kajdankach. Ciągnięty walknotem, dawaj mi flow. Kocham te brudne, śmierdzące ulice. Mimo że trupem już byłem na spicie. Żyłem na strycie, po dziurki w nosie. Niesamowicie wciągnięty walknotem. Dawaj mi flotę, kroję żelamusie. Bo zaraz zatopię ci kosę pod brzuchem. Robiłem tak duże rozwoje napady, że weszli mi z hukiem niebiescy do chaty. Hukowe granaty na glebę w kajdankach. A potem do paki dekada w tych kratach. Znalazłem tam pana i nie chcę życia w klatkach. Chcę być jak papa Wojtyła Jan Paweł. Mieć taką wiarę, co góry by przeniosła. Razem z Hermanem lecimy pod niebiosa. Chcemy Boga Ojca tu chwalić bardzo ładnie. No a czarna owca zmieni barwę, Michael. Mariana. Może do tego, do tej drugiej zwrotki jeszcze się odniosę, bo mam taką pewną refleksję. Natomiast no, podsumowanie numeru. Old school. Sporo niedociągnięcie techniczne. Bardzo proste rymy. No i podkreślanie tego, że przekaz, nie? Przekaz. I zauważcie, epatowanie krzyżem, jakimś, nie wiem, łańcuszkiem. Maryja w tekście, Bóg. O, jeszcze Jan Paweł II, nie? Prawda? Karol Wojtyła. No ciekawe. To na razie zostawmy ten numer. Zostawmy ten numer, wrócimy do niego. A obczajmy ten drugi, który wyszedł w niedzielę bodajże. Prosto z serducha się nazywa. Tu już jest bez klipu, więc nie ma wizerunku tutaj. Co tu piszą? No, coś podobnego. Tutaj akurat zaczyna numer ten ziomeczek, który był drugi w tamtym numerze. No i zauważcie, też jakieś efekty takie. Drogi nieznajomy, ależ oczywiście wiem, że Karol Wojtyła to Jan Paweł II. Mam mamę w niebie Maryję, ona zamyka demonom ryje. I znowu Maryja. Nawet w takiej niefajnej formie troszkę, nie? Że Maryja zamyka demonom ryja. To wszystko nie jest mitem. Idę dalej, nie tam gdzie sława. Nie chcę hajsu, tylko rap dawać. Oni sława, kasa i dupy. A ja babci robię zakupy. Słuchaj tej nuty, bracie i siostro. Ja czynię dobro, jestem jak lądo. Bo na okrągło chcę ich nawracać. Zmieniam biegi tej rzeki Mazda. Dałem hashtaga jak nowa fala. Ale w serduchu ta stara wiara. A teraz woła.
wam jak nauczyciel raperzy. Stop, robić krzywdę biednej młodzieży Rzeczpospolitej. Biednej młodzieży. Biednej młodzieży Rzeczpospolitej. Biednej młodzieży Rzeczpospolitej. Dla biednej młodzieży Rzeczpospolitej dajemy przekaz, przekaz prawdziwie. Oj, znowu ten przekaz, podkreślanie przekazu. Prawdziwie, prosto z serducha, prosto z serducha, prosto z serducha. Dla biednej młodzieży Rzeczpospolitej dajemy przekaz, przekaz prawdziwie, jak najprawdziwie. Prosto z serducha, prosto z serducha, prosto z serducha. Nie ma co gadać, raper to skaza. Co to za teksty o dragach, pedałach? Boże mój... Tylko przerwę swoją drogą. Ciekawe to zjawisko na tym czacie, że pojawiło się sporo takich zwolenników KBW, którzy tutaj dzielą się refleksjami, że czekają na mixtape, że na pewno go kupią, że mega im to siada. Drogi dla ciebie ten rap, co broni wartości. Może? Prosto z serducha, nie ma co gadać, raper to skaza. Co to za teksty o dragach, pedałach? Boże mój drogi, dla ciebie ten rap, co broni wartości i obroni nas. Wyrwałem się z cienia jak heres, pozdrawiam go szczerze, nagramy coś. No ciekawe, że heres został wywołany. Do tego wrócę, dosłuchajmy do końca i do wątku heresa i wrócę, bo z tym łączy się pewna refleksja. Dzisiaj się modlę za całą lewicę, by nie niszczyli kościoła i pomników na ulicy. Czy ty słyszysz, widzisz co się dzieje? Chłopcy farbują włosy na róż, a w niedzielę za buchem kolejny buch. A w niedzielę za buchem kolejny buch. No gdzie masz ten przekaz, gdy oliwka... Angelo, myślisz, że to jakaś skomasowana akcja? Z obozu KBW? Kolejny buch. No gdzie masz ten przekaz, gdy oliwka Brazil osodom jest czeka? Gdy jakaś Leosia zabija w nas wiarę do Boga, to hedonizm, brat. Elo, przekaz, bracia i siostry. Nie wiem, może to przypadek, ale oliwka Brazylii to często się tu na streamach czy na moim kanale przejawiała w takiej formie krytycznej, nie? Gdzie wyrażałem swoją krytyczną opinię na temat wyczynów oliwki Brazylii. Łapmy się przekazem cały czas, bo przekaz, który niesie rad. I nie tylko epatowanie Bogiem Maryją, ale też przekazem. O, czekajcie, co on tu mówi? Dobra nowina, rap dobra nowina, ciekawe. To jest coś, co może nas podnieść. Tylko do góry. Ewangelia do góry. Tylko do góry. Lecimy. Dla biednej młodzieży Rzeczpospolitej dajemy przekaz, przekaz prawdziwie, jak najprawdziwiej. Prosto z serducha, prosto z serducha, prosto z serducha. Dla biednej młodzieży Rzeczpospolitej dajemy przekaz, przekaz prawdziwie, jak najprawdziwiej. Prosto z serducha, prosto z serducha, prosto z serducha. No dobra, ja przypominam też to, co już wcześniej powiedziałem. Dzisiaj podczas streama ja zamierzam wam wyjawić pewną tajemnicę, także stay tuned. Dobra, wróćmy do tego momentu, gdzie on tego... Chłopcy farbują włosy na róż, a wierzę, dzisiaj się modlę. Pozdrawiam go szczerze, nagramy coś. Wyrwałem się z cienia jak heres. Pozdrawiam go szczerze, nagramy coś, wierzę. Heres. Czemu akurat heres? I teraz tak. Heres WZN, wyrwani z niewoli. Herman KBW wspomina o heresie WZN. Herman KBW, heres WZN. No ciekawe, ciekawe. Drogi nieznajomy, ja tutaj nie będę tolerował czegoś takiego, więc to jest ostatnie ostrzeżenie. Jeżeli dalej będziesz pisał takie napastliwe komentarze gdzieś tutaj chamskie, to ja będę reagował. Także
Bardzo proszę o kulturę dyskusji tutaj. Jesteśmy kulturalni. No i dobra, wracając do myśli. Herman KBW. No tak mi się to kojarzy, że Herman KBW, Hermes W, przepraszam, Heres WZN. No ciekawe. A ten drugi ziomeczek, Barnabo. To trochę mi się skojarzyło z Arkadio. Barnabo, Arkadio. Barnabo, Arkadio. Heres WZN, Herman KBW. No ciekawe, ciekawe. No i dobra, wróćmy jeszcze do tej zwrotki. Do tego bita robię kawałek, daję tutaj tobie przekazem słowa prawdziwe, że Pan jest Jezus. No tu Jezus jeszcze się pojawił. Mam mamę w niebie Maryję, ona zamyka demonom ryje, to wszystko nie jest mitem. Idę dalej, nie tam gdzie sława, nie chcę hajsu, tylko rap dawać. Oni sława, kasa i dupy, a ja babci robię zakupy. Słuchaj tej nuty, bracie i siostro, ja czynię dobro, jestem jak Rondo. Bo na okrągło chcę ich nawracać, zmieniam biegi tej rzeki Mazda. Dałem hosztaga jak nowa fala, ale w serduchu ta stara wiara, a teraz woła. A mi z Barnabą, z tym, co go w udawanie wciągnięto. Jak nauczyciel raperzy, stop, robić krzywdę biednej młodzieży, Rzeczpospolitej. Biednej młodzieży, Rzeczpospolitej. Biednej młodzieży, Rzeczpospolitej. Dla biednej młodzieży. No więc tak, no mówię, wspólny mianownik, jeżeli chodzi o Barnabo. Jakieś efekty na wokalu w jednym i drugim numerze, trochę zniekształcające ten, tak jakby ktoś chciał coś ukryć. Wróćmy jeszcze do tamtego numeru, do tej drugiej zwrotki może. Kocham te brudne, śmierdzące ulice. Mimo że trupem już byłem na spicie, żyłem na stricie, po dziurki w nosie. Niesamowicie wciągnięty banknotem, dawaj mi flotę, broję, że lamusie. Bo zaraz zatopię ci kosę pod brzuchem. Robiłem tak duże rozwoje, napady, że weszli mi z hukiem niebiescy do chaty. Hukowe granaty na glebę w kajdankach, a potem do paki dekada. W tych kratach znalazłem tam pana i nie chcę życia w kratkach. Chcę być jak papa Wojtyła, Jan Paweł, mieć taką wiarę. Do góry by przeniosła, razem z Hermanem lecimy pod niebiosa. Chcemy Boga Ojca tu chwalić bardzo ładnie, no a czarna owca zmieni barwę majka. No, więc tak. No, przypomnę, to jest Barnabo, ponoć. Chłopak, który spędził 10 lat w więzieniu. To musiał bardzo młodo do tego więzienia pójść. Tu jeszcze jedna sprawa związana z tym wokalem. Ja gdzieś ten głos już słyszałem. Chcę być jak papa Wojtyła, Jan Paweł, mieć taką wiarę, co góry by przeniosła. Razem z Hermanem lecimy pod niebiosa. Chcemy Boga Ojca tu chwalić bardzo ładnie, no a czarna owca zmieni barwę, Michael. Nie będę wam dzielił się moją refleksją, kogo mi przypomina ten głos. Niech każdy wyciągnie swoje wnioski. Nie będę nic tutaj więcej mówił w tym temacie, kogo mi ten Barnabo przypomina. Natomiast, no mówię, tak jakby już jakby powoli reasumując, tutaj właśnie nieznajomy sugeruje, że a nie wziąłeś pod uwagę tego, że jest to robione po prostu dla beki, ja wyczuwam w ich głosie polewkę z tematu. No do tego właśnie zmierzam, tak? Enklawidum, myślę, że i kwestia głosu, i nawet trochę stylu nawijania mi coś tutaj przypomina. Ja to troszkę wyciszę sobie. Słuchajcie, ja mogę się grubo mylić i biorę to pod uwagę, że być może ja się mylę, ale to jest mój kanał, to jest mój stream i to są moje opinie.
po tym, co sobie wcześniej oczywiście już tutaj przeanalizowałem, przysłuchałem, przyjrzałem się temu, no i podzieliłem się z wami tymi refleksjami nie bez powodu. Moja diagnoza jest taka, że mi to wygląda po prostu właśnie na A, albo jakąś totalną bekę z rapu chrześcijańskiego, albo po prostu jestem za głupi, żeby pojąć, co ci ludzie mają na myśli, do czego oni zmierzają, bo może to jest jakiś szerszy plan, głębsza idea i to dopiero do czegoś zmierza. Natomiast na ten moment to brzmi jak prowokacja i beka z rapu chrześcijańskiego. Eksperyment. I nie wiem, na ile tutaj opinie, bo tu bardzo dużo propsów chłopaki zebrali. Ja przyznaję się, w pierwszym odsłuchu nabrałem się i spropsowałem. I niektórzy ludzie też to wzięli na poważnie, spropsowali. Nie wiem, czy to jest faktycznie prowokacja. Na to mi wygląda. Na prowokację i bekę. Niezależnie od wszystkiego, chłopakom, którzy to robią, udało się udowodnić jedną rzecz. I myślę, że być może to mogła być ich intencja również. Chcieli, myślę, pokazać, że słuchacze rapu chrześcijańskiego nie potrzebują wiele do tego, żeby coś spropsować. Wystarczy, że tak jak w tych kawałkach, Bóg, Maryja, Jezus, Jan Paweł II. I wystarczy, że cokolwiek będzie w temacie takim. Nawet jak tu wykazaliśmy pewne absurdy, zarówno jeżeli chodzi o wizerunek, o głos, o jakieś teksty, no momentami bardzo śmieszne, ale to wystarczy. Ludzie, nie wiem, nie wsłuchują się, biorą to na poważnie i propsują, bo po prostu jest rap o Bogu. Co to na czacie piszecie? Zaprosić i zapytać. No, bardzo byłbym ciekaw ewentualnej rozmowy wideo na przykład. O, rozmowa wideo. Z gościem, który siedział 10 lat w więzieniu. O, i wygląda tak. Swoją drogą, co on musiał zrobić, że miałby siedzieć 10 lat w więzieniu, no bo to też nie jest łatwo pójść na 10 lat do paki, nie? Bo to wiecie, zawiasy, wychodzi się wcześniej za dobre sprawowanie, nie jestem ekspertem od prawa, tak, ale w swojej pracy mam czasem styczność z informacjami, nazwijmy to kryminalnymi i no i widzę, jakie wyroki tam są dla ludzi, którzy tam zrobili jakieś rzeczy, więc wydaje mi się, że 10 lat to jest naprawdę, to ktoś musiałby w bardzo młodym wieku, jeszcze biorąc pod uwagę wizerunek tego młodego człowieka, coś tutaj zrobić. Więc odbieram to tak, mówię, może jestem głupi, może się nie znam, może nie rozkminiłem tej niesamowitej idei, ale mam podstawy sądzić, że to nie jest na poważnie, że to jest dla beki i no i szkoda. Jeżeli tak jest, no to nie wiem, jakie intencje mają twórcy, żeby właśnie wyśmiewać słuchaczy rapu chrześcijańskiego, żeby wyśmiewać sam rap chrześcijański, tak? Bo to by wynikało z tego, że faktycznie, nie? Że rap chrześcijański to jest tylko skupianie się na przekazie, na mówieniu o Bogu i tak dalej, i tak dalej. A czy to jest dobrze nawinięte, czy są nowoczesne bity, jak to w ogóle brzmi, to już nie ma większego znaczenia. Więc właściwie tyle chyba w temacie konglomeratu Bożej Woli. Oczywiście pozdrawiam serdecznie konglomerat Bożej Woli. Ja nie wiem, czy pod profilem tym właściwym, ale nie zdziwiłbym się, gdyby ludzie z konglomeratu Bożej Woli nawet w osobie niektórych tutaj czatowiczów po prostu pod innym profilem byli tutaj, bo myślę, że doskonale wiedzieli, że będę o tym mówił na streamie i nie chcę mi się wierzyć, że tego nie oglądają, także pozdrawiam was bardzo serdecznie. No i bardzo jestem ciekaw, co dalej będziecie robić w tej moim zdaniem prowokacji.
A dlaczego tyle o tym mówię? Bo strasznie długo już o tym gadamy. Strasznie długo. Zakładając, że mam rację, że to jest prowo i beka, no to sam się dałem nabrać, jakby potem strzaiłem, o co chodzi, ale ja tydzień temu puściłem to i gdzieś, okej, tutaj złośliwi będą mówić, że to garstka ludzi i wiem, że są takie głosy. No dzisiaj trochę większa garstka, ale też te streamy oglądają się coraz lepiej, również po ich zakończeniu ich zasięgi się zwiększają, więc może ta garstka ludzi stanie się trochę większą garstką. Ale tak jak już mówiłem, moją intencją jest tutaj promować rap chrześcijański, nie? Więc stwierdziłem, że muszę być uczciwy wobec być może nielicznych odbiorców tego kanału, ale podzielić się swoimi refleksjami, że być może to nie jest zrobione na poważnie i żeby ludzie mieli świadomość tego, że to być może jakiś eksperyment, prowokacja beka, tak? No, także na koniec apel do słuchaczy rapu chrześcijańskiego. Wsłuchujcie się jednak czasem w teksty, przyjrzyjcie się temu, co słuchacie, nie ufajcie do końca temu, co widzicie. Weryfikujcie, nie wiem, nawet moje rzeczy, no tutaj mam sporo muzyki, możecie sprawdzić, czy to, co robię, jest autentyczne i jest na poważnie. Może nie jest. Może nie jest. Aha, no, tyle w temacie, ale jeszcze tajemnica. Jeszcze tajemnica. Tajemnica się na pewno pojawi. Pojawił się ksiądz Tomasz Gerek. Dobra, konglomerat to ja i ksiądz Krzysztof Węglicki. No, księże Tomaszu, nie sądzę. To nie te głosy. To na pewno nie te głosy. Tak moje ucho to przynajmniej słyszy. Dobra, bo słuchajcie, bo przecież nie zapominając o formule, mamy tutaj słuchać jeszcze rapu chrześcijańskiego. O, a może zacznijmy od tego numeru i pokażemy, że naprawdę rap chrześcijański to nie żaden cringe. Naprawdę są przykłady, gdzie rap chrześcijański to naprawdę jest coś na poziomie i w formie, i w treści. Także wracamy już jakby do poważnego rapu chrześcijańskiego, tak to nazwijmy. MNZino niedawno, niegdyś Maro N, wypuścił numer Estas en la onda. No to lecimy. Jak u mnie mi parcero, soy feliz. Nawet jeśli nigdy nie wbiję na ten olis. Don't call the police, wiem, że robimy to głośno. ST ekipo pożerza się non-stop, boy. Gdzie dwóch lub trzech, tam tworzy się ten hotspot. Masz słabą baterię, podbij mordo i się podłącz. Estas con nosotros? Czy wolisz iść osobno? Poznaję ludzi rok w rok, emblemat pokój dobro. Gracias senior, że możemy nieba dotknąć. Wbij raczej God's Boy niż Govboy. Me encanta la vida, kocham Boga, ludzi, wolność. Rico, en espiritu, jak Redimidos. Jezus to nasz boss, życie z nim to sztos. O, no longer los, GPS boy, koleżko. W poszukiwaniu tych, których życie jest jak piekło. Estas en la onda. Estas en la onda. Estas... Kozackie, nie? Kurczę, teledysk, profeska, fajnie to buja, no, rymy porządne, kurczę, da się robić rap chrześcijański na poziomie, da się. No, jak ktoś robi na poważnie, to jest w stanie to robić. Ksiądz Tomasz, konglomerat to tajny projekt Słonia i Nypela. Dla mnie na ten moment przynajmniej temat konglomeratu, wyłączając być może tajemnicę, zakończony. Co miałem powiedzieć, to powiedziałem, podzieliłem się swoimi refleksjami i wystarczy. No, tylko odnoszę wrażenie tutaj, że sporo osób zostało tu nasłanych pod jakimiś dziwnymi profilami właśnie z tamtej ekipy. I nawet nie zdziwiłbym się, jakby tutaj niektórzy wręcz dla niepoznaki zostali skierowani po to, żeby
pisać coś sprzecznego do niektórych ludzi, którzy tu piszą, nie? Że niektórzy, powiedzmy, zachwalają KBW, a niektórzy to negują, żeby nie było, że wszyscy są na jedną modłę. Onda, estás en la onda. Estás en la onda. Serbia, USA, Meksyk, Chile, Kolumbia, Hiszpania, mamy też Argentynę. Tak, chyba po hiszpańsku. Czekajcie, zrobię taki tylko mały zabieg, może to nam troszkę poprawi dźwięk na chwilę chociaż. Brazylia, Niemcy, Portugalia, Irlandia, Polska, Czechy, Ukraina. Nic to nie pomaga. Taki mam sprzęt, sorry. Holandia, Ekwador. Mordzia, jest z nami też Estonia. Ogień jest Spiritu Santo. Płonie w tych narodach. Mikasa en la roca. Nie macie z nami szkoda, więc nie zamulaj frana, więcej nie zamulaj Johna. Biorę iPhone'a, dzwonię do zioma, but he don't wanna. Dołączyć do grona, może ekipa go przekona. Po różnych świata stronach dobra wiadomość głoszona. Wany wbijają po nas, nie zamulamy w domach. Ulice to nasz kościół, tam nie jedna persona. Pozna żywego Boga, misja to życia szkoła. Estás en la onda, we on a way like Noah. Una familia grande, może dołączyć pora. Estás en la onda. Estás en la onda, 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 estás en la onda. No, tutaj nie mam wątpliwości, że to jest na poważnie. Że to nie jest żadna prowokacja i naprawdę bardzo mi się ten numer podoba, więc zostawimy tutaj komentarz. Proszę bardzo. Tu z czystym sumieniem mogę spropsować. Ej, co? Czemu ja w ogóle tego Fresh Mercy nie subskrybuję? Miałbym głowę, że... Może nie głowę, ale... Że kiedyś subskrybowałem już to. Dobra. Niech będzie subskrypcja. Co teraz? Dobra. Będzie... Coś na mainstreamowym bicie akurat. Akurat. No, można wręcz powiedzieć, że KBW istnieje tak krótko, ma niewielu subskrybentów, no, kawałki dobrze się oglądnęły, a już ma swój kościół, to słuchajcie, coś niesamowitego. Za dużo tych przypadków. Bastion zmagania na bicie Soul Speciala. Soul Speciala. Znowu raper mówi, że zarobił bańkę. Ja się cieszę, że w ogóle mam na szamkę. Spoko stary, że możesz każdą fankę. Ale kiedy coś nie wyjdzie, no to goddamn, aha. Za dużo myślimy o tym, co przyziemne. Załóż na wypadek, że ja sobie kręcę bekę. Bo byś nie wyrobił na zakręcie, mordo. Mówię ci jak jest, a nie jestem Max Kolonko. Ja nie narzucam się, w sercu płynie pokój, dobro. Zarzucam tylko sieć, by poszerzyć nasze grono. Gdy poproszę o chleb, to czy podadzą mi skorpiona? Niełatwo ufać dzisiaj ludziom. Przychodzę z pełną garścią, oni z pustą. Tak trudno czasem spojrzeć sobie w lustro. Szczerze, to nawet nie wiedziałem, że są special to dwóch gości. Ale kojarzę oczywiście ich między innymi też z produkcji Utah, ale nie tylko. Ja mainstreamowi producenci. Tak, KBW istnieje od 2 lat i w tym czasie wydało 2 numery w styczniu tego roku. Lustro. Walka myśli, dobre kontra złe. Co bardziej się opłaci, czy cena wchodzi w grę? Zmagam się z tym ziomek codziennie.
muszę gdzieś się udać w potrzebie. W głowie walka myśli, dobre kontra złe. Co bardziej się opłaci, czy cena wchodzi w grę. Zmagasz się z tym, ziomek, codziennie. Nie jesteś sam, weź spójrz wokół siebie. Ej, wchodzę, kiedy refren się tu kończy. Bicik sprawia, że wychodzę sobie z kończyn. Czuję połączenie, ale chyba coś nie łączy. Twój kieliszek trochę za szybko się sączy. Wiesz, ale w sumie mam luz, jak i na twój cash. Ale w sumie na ból nie zadziała napój. Wiesz, dlatego uśmiesz proszę ból. Przecież w końcu jesteś Bóg. Zabierz ziomom z życia kurz, bo coś klei się do płuc. Zlituj się, bo prosi lud. Pośród melin tylko chud. Gdzie jest to twoje królestwo, skoro z siebie król? Niełatwo ufać dzisiaj ludziom. Przychodzę z pełną garścią, oni z pustą. Tak trudno czasem spojrzeć sobie w lustro. Ale wierzę, że będzie lepsze jutro. W głowie walka myśli, dobre kontra złe. Co bardziej się opłaci, czy cena wchodzi w grę. Zmagam się z tym, ziomek, codziennie. Wiem dobrze, gdzie się udać w potrzebie. W głowie walka myśli, dobre kontra złe. Co bardziej się opłaci, czy cena wchodzi w grę. Zmagasz się z tym, ziomek, codziennie. Nie jesteś sam, weź spójrz wokół siebie. W głowie walka, walka. Dobry kontra złe, złe. Bardziej się opłaci, cena wchodzi w grę. Dobra. Aha, że to nie jest na wyłączność. Ale nie wyskoczyło nic w Content ID na przykład, że to jest. No nie, no ale to jak mówisz, nie ma na wyłączność, to czemu jest w Spotify tam? Chyba, że po prostu jakaś licencja, nie? Bo to też myślę, że zresztą KTP też idzie w tym kierunku, że nie tylko bity na wyłączność można sobie wziąć, ale wykupić licencję tam na jakiś czas, nie? Na różnych zasadach. Więc myślę, że skoro to jest na Spotify, to jakieś prawa do tego bitu przynajmniej na licencji powinny być, ale z czystym sumieniem daje łapkę w górze. No, Bastion naprawdę robi duży, duży, duży progres. O! No i tam wyświetlenia widzicie. No, bardzo porządny numer. I tych wyświetleń jest jakoś bardzo dużo. W Kuwadi z Sienkiewicza był taki koleś, co potrzebował się pod chrześcijanina, rozsiewał intrygi, knuł i donosił. Nie pamiętam, jak się nazywał, ale ostatecznie się nawrócił. No życzę każdemu, żeby się nawrócił. Ja też się powinienem nawrócić. A tu widzę, niektórzy się zacięli w temacie KBW i KBW by chcieli KBW. KBW już było. No dobrze, szanowni państwo, cieszę się bardzo, że cały czas jesteście tutaj. Jeszcze jeden numer został, tak, jeszcze jeden numer przygotowałem. To też by... Właśnie do teraz nie wiem, czy to Brat Cap, czy Brat Cap, chyba Brat Cap. Był słuchany tydzień temu i prosił, żeby ten numer posłuchać, że ten jest, nie wiem, nowszy, lepszy. A, ksiądz Tomasz się zna z Soul Special, no proszę bardzo. No, czyli jakieś tam prawa do bitu miał, dobra. I to jest, zdaje się, Franciszkanin. Thank you.
niby wiedzieć ten dzisiejszy dzieciak, gdy znów pyta, kim ja jestem, ja. I skąd ma niby wiedzieć, kiedy od dzieciaka uczą wkładać maski? Ja wiem, że prosto jest się miotać między prawem a prawem. Tak łatwiej i wygodniej zaspokajać te seanse w teatrze złudzeń, w którym od dzieciaka gramy, żeby zaspokajać głody wychowania tych niewychowanych. Niby prosto, a za wile, kiedy widzisz, jesteś inny, tam gdzie jesteś zawsze jakiś inny. Dopasowany idealnie, żeby przyklasnęli tobie i przyjęli ich dobrze wychowany. Lecz bez własnej tożsamości, kiedyż będziesz dobry, powiedzą, jesteś boski, ale maski na ryju wreszcie zaczną się zespajać, także kiedy je odlepiesz, to krew się leje po wargach. I kropla po kropli mówią tobie znowu, jaki jesteś dobry. Ha. I kropla po kropli czara się przelewa po tonie, ty lecz prototyp marzeń i pragnień, spełnień i łaknień, tęsknot i warknięć, pali cię od środka żar, lecz wiesz, że jesteś niedopałkiem, jesteś niedopałkiem. Prototyp ten wymarzony w czyjejś głowie, mimo że nie czuje w sobie siebie, nosi w sobie jakieś widmo nieszczęść, gdy kolejny wieczór mówi w środku: gównem jesteś, nic więcej. Żadnej dyskusji, dobrze wychowany, nie gada wiele, nie podnosi głosu, więc tak siedzisz niczym więzień, kneblowany wychowaniem, stresem, cały spowity, wielka kulka lęku. Nie masz siebie w sobie, milion praw i scenariusze w ręku, by wyuczyć sceny te na jutro, żeby zaklaskali. Ty się wzruszasz, bo widzisz wszystkie twarze, bo znów dobrze odegrałeś siebie. Ha. A teraz znowu pytasz, kim ja jestem, wiedz, że gdzieś tam żyje ktoś, nie kocha, kogo udajesz, lecz tego, kim jesteś. I kropla po kropli mówią tobie znowu, jaki jesteś dobry. Ha. I kropla po kropli czara się przelewa, bo to nie ty, lecz prototyp marzeń i pragnień, spełnień i łaknień, tęsknot i warknięć, pali cię od środka żar, lecz wiesz, że jesteś niedopałkiem, jesteś niedopałkiem. Tajemnica będzie, kiedy przyjdzie na nią czas. I kropla po kropli mówią tobie znowu, jaki jesteś dobry. Ha. I kropla po kropli czara się przelewa, bo to nie ty, lecz prototyp marzeń i pragnień, spełnień i łaknień, tęsknot i warknięć, pali cię od środka żar, lecz wiesz, że jesteś niedopałkiem, jesteś niedopałkiem. I kropla po kropli mówią tobie znowu, jaki jesteś dobry. Ha. I kropla po kropli czara się przelewa, bo to nie ty, lecz prototyp marzeń i pragnień, spełnień i łaknień, tęsknot i warknięć, pali cię od środka żar, lecz wiesz, że jesteś niedopałkiem, jesteś niedopałkiem. Spokojnie, ten stream już powoli dobiega końca, więc tajemnica, chcąc nie chcąc, się pewnie pojawi. Tutaj oczywiście łapeczka w górze. Trzeba subnąć też Krzysztofa, okazuje się mój imiennik. Kurczę, naprawdę muszę sobie wrócić do tego numeru, bo no, muzycznie bardzo, bardzo spoko. Jeśli chodzi o technikę, nawijkę, też przynajmniej solidnie. Ja nie chcę tu za eksperta robić, nie? Który będzie... jakieś, wiesz, wielce opiniował i analizował technikę, bo sam nie jestem jakimś wielkim ekspertem i sam nie mam też nie wiadomo jakich umiejętności technicznych w rapie, żeby tutaj ten, ale to bardziej chodzi o to, żeby owszem podzielić się refleksją, ale żeby po prostu posłuchać. No to komentarz. Dobra,
Dobra, dobra, dobra. No, to już nam godzina dobija tego streama. Już będziemy finiszować. Fajnie było, sporo ludzi. To cieszy. No dobrze, to teraz słuchajcie, czas na tajemnicę. Czas na tajemnicę, zanim tajemnica, bo właściwie tym zakończę ten stream. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom, wszystkim tym, którzy tu pojawili się po raz pierwszy. Sporo było tych jakichś nowych postaci, nowych profili, dotychczas tutaj niekoniecznie widzianych. Może to nie przypadkowo, może to właśnie z tej okazji konkretnej pojawiliście się tutaj, ale wszystkich was serdecznie pozdrawiam. Błogosławię, życzę wam wszystkiego dobrego. No i z tego miejsca też oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam twórców KBW. Nie wiem do końca, jakie są wasze intencje. Tak naprawdę ja mogę się mylić, ale no przedstawiłem tutaj w tym streamie to, jak to odbieram, jak to widzę, co mówi mi mózg i serce po spokojnym przeanalizowaniu, wsłuchaniu się w to, co robicie i tak dalej. Jestem bardzo ciekaw, co dalej będziecie robić. Będę się na pewno temu przyglądał, bez wątpienia. Czas pokaże, ale nie wydaje mi się, żebyśmy już tutaj tak szeroko na pewno wracali do KBW. Trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. No i co? I teraz tajemnica, ten gwóźdź programu. To jest ten moment. No to być może niektórzy czekali. Otóż zdradzam wam tajemnicę, bardzo ważną tajemnicę. Otóż ci, którzy śledzą KTP Records, moją skromną osobę, to już wiedzą, że tam ten singiel się zbliża, zbliża, zbliża. Nawet być może już zauważyliście, kiedy wleci na Spotify i inne streamingi. Ale chciałem wam powiedzieć, że właściwie zakończyłem już klejenie klipu do mojego najnowszego singla. Jeszcze jakieś ostatnie szlify, więc... Ale to już bardzo, bardzo niedługo skończę ten klip, pewnie już tak ostatecznie w tym tygodniu. A jak będzie gotowy, to wtedy sobie zaplanuję to, kiedy go opublikuję. Jeszcze nie wiem, czy to będzie przed 11 lutego, kiedy ma wejść na streamingi, czy to będzie w tym samym czasie, czy może troszkę wcześniej. No cel był taki, że być może nawet trochę wcześniej. Jak będzie gotowy, to po prostu zaplanuję to tak, żeby troszkę go gdzieś tam zapowiedzieć i tak dalej, ale... To jest właśnie ta tajemnica. Klip prawie gotowy, singiel niebawem. Także mam nadzieję, że kto nam będzie chciał, jak to wyjdzie, sobie sprawdzi. Zatem dziękuję za wszystkie łapki w górze. Dziękuję za subskrypcję kanału KTP Records, który pomalutku się rozwija. I to mnie bardzo cieszy. I będę starał się dalej coś tutaj robić dobrego rapu chrześcijańskiego, tak? Tak, dokładnie. Także no, pozdróweczki, trzymajcie się i jak Bóg da, to do zobaczenia za tydzień. Tak, myślę, że w ten sposób to może się wydarzyć. Pozdróweczki.